swojej tak w głębi posesji. Bo plan z 59 zakłada, że Unia Jąska będzie poszerzona i przebita, ogrodowa zniknie, wszystko będzie wyburzone i tam do ulicy Gorzelnianej ta nowa poszerzona ogrodowa będzie prowadziła jako trasa przelotowa do Kaliskiej, dlatego on jest tak odsunięty. Dzisiaj, 6 marca, w Muzeum Miejskim w Turku imienia Józefa Mehofera prowadziłem dla Państwa rozmaite wykłady o charakterze popularno-naukowym. Rano mieliśmy spotkania ze szkołami, z młodzieżą ze szkoły średniej w naszym mieście. Natomiast o 18:00, dzięki gościnności dyrektora Bartosza Stachowiaka, który jest organizatorem tych dzisiejszych spotkań, zaprosiliśmy Państwa na wykład otwarty pod tytułem W Starym Turku zbudowaliśmy, czyli o architekturze i urbanistyce miasta w latach powojennych. Po 1949 roku nowe komunistyczne władze Turku po wyeliminowaniu już tych ostatecznych, w cudzysłowie, odchyleń prawicowo-nacjonalistycznych bardzo chciały przekonać wszystkich, że to oni tak naprawdę zaczynają budować w Turku cokolwiek. To kilka pomysłów było dziedziczonych po poprzednikach. Takim pomysłem była budowa wodociągów i kanalizacji. Projekt był już gotowy, sporządzony właśnie na zlecenie administracji jeszcze z czasów Schlesingera. O czym był ten wykład? Przede wszystkim o pierwszych latach powojennych, o okresie planu 6-letniego, o wielkich inwestycjach, których wiele z nich pamiętamy, takich jak zakłady przemysłu jednolitego Miranda przy ulicy Kaliskiej, budynki dzisiaj już nieistniejące. Opowiadałem więc o tym wszystkim, co w trudnych latach politycznie, latach stalinizacji naszego kraju, w Turku zbudowano, jak ta architektura wyglądała. To różne obiekty, bardzo różne, zarówno wspomniana już fabryka, jak i nowe osiedla mieszkaniowe, jak i zagospodarowanie terenów po Muchlinie, czyli na przykład dom dziecka, czy też budynki administracyjne, takie jak dworzec towarowy PKS-u, czy ośrodek mechanizacji rolnictwa. W kolejnej części wykładu zajęliśmy się dzisiaj tematem budowy zagłębia energetycznego i architektury tamtych lat. To już była krótsza, taka wstępna tylko prelekcja, która pokazywała, jak ta architektura bardzo mocno się zmieniła między latami 50. a 60. I wreszcie trzecia część wykładu, trochę dzisiaj rzeczywiście długiego, ale publiczność była cierpliwa, jak się okazało, bo prawie 2 godziny Państwo wytrzymaliście w gościnnej sali muzealnej. Zajmowaliśmy się skutkami dla starego centrum miasta tej wielkiej fali państwowych inwestycji w latach PRL-u i właściwie zaniedbaniem w znacznej mierze jednak starówki. Dzisiaj mamy tego efekty. Władze miasta zmagają się z problemami rewitalizacyjnymi. Widzimy pierwsze inwestycje, które mają ten temat poruszyć w naszym mieście na nową skalę. Myślę, że wnioski praktyczne z tego wykładu są różne, bo dotyczą przede wszystkim kwestii ochrony dziedzictwa z lat 50. i 60., architektury często wysokiej klasy, jak na przykład właśnie budynki Mirandy. Szkoda, że zburzone, jak i budynek domu dziecka, który absolutnie należy zachować. Zwracałem uwagę na problemy konserwatorskie, na kwestię tego, że powinniśmy budować naszą świadomość, że nie tylko architektura XIX wieku w naszym mieście jest zabytkowa. Ona często traci te walory zabytkowe z różnych powodów, o których dzisiaj mówiłem, procesów gospodarczych i kulturowych, ale także budynki późniejsze, w tym architektura modernistyczna, o którą może trochę lepiej dbamy, ale tych problemów jest w naszym mieście od tej właśnie strony sporo. Wykład dotyczył wielu szczegółów, także propagandy sukcesu lat 50. Myślę, że była to ciekawa lekcja tego, jak architektura jest niezwykle istotna dla kształtowania polityki, dla kształtowania społeczeństwa, dla reform społecznych. My o tym tak na co dzień nie pamiętamy, ale przecież przed architekturą nie uciekniemy. Zawsze w niej funkcjonujemy. Zależy nam na tym, żeby nasze mieszkania, domy, osiedla ładnie wyglądały. Chcemy mieszkać w sensownym mieście, więc znajomość historii tego miasta i wynikających z niej problemów jest, myślę, dobrym wstępem do tego, żeby podejmować rozważne decyzje. Stąd cieszy dzisiaj niewątpliwie na tym wykładzie obecność przedstawicieli władz miasta, w tym także pana burmistrza. Także bez jakiegoś tutaj sztucznych pochwał jestem z tego rad, że tematy, które muzeum ma w swojej ofercie i które ja realizuję jako historyk architektury z naszym miastem od lat związany, cieszą się zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale i ludzi, którzy dzisiaj muszą te problemy wyrosłe właśnie z rozwoju urbanistyki, architektury Turku w latach wcześniejszych rozwiązywać. To jest 58-59 rok, a więc 2-3 lata po tym, jak rosną te pałace socjalizmu z kolumnadami, z dachami, krytymi dachówką. To jest osiedle społeczne z ideałów międzynarodowej awangardy architektonicznej na początku lat 30., a de facto lat 20., zwane osiedle budownictwa uspołecznionego, jakie przed wojną na przykład warszawska spółdzielnia mieszkaniowa szerzyła.
wielkie osiedle mieszkaniowe z bardzo ciekawą koncepcją pasażu pieszego, który przycina je z zachodu na wschód. Nie wygląda to dobrze, bo reprodukcja jest z gazety tego modelu. Więcej nie udało się znaleźć. Na miejscu Targowicy, na wschód od kościoła i ogrodu plebanii, będzie nowe centrum miasta, będzie plac, przy którym stanie wielki gmach domu kultury, wieżowiec mieszczący hotel, budynki poczty, pasaż. To jest osiedle, które rozpoczęto budować niezwłocznie. Ochrzczono je, a więc w 1959 roku ochrzczono je bardzo szybko nazwą dwudziestolecia PRL lub osiedle górnicze. I ta nazwa się dość szybko przyjęła. Osiedle, które jak się na nie popatrzy, ja nie będę o nim szczegółowo mówił, tu widać ten przyszły plac centralny miasta. Bardzo ciekawie projektanci to rozwiązują, bo nie chcą ruszać starego centrum miasta, ale zobaczcie Państwo, to jest architektura, która jest zupełnie z innej bajki niż to, co przed chwilą projektowano. Zapraszam Państwa do muzeum, do oglądania bardzo ciekawych zbiorów tej instytucji, bo ilustracje dzisiaj pokazywane przeważnie właśnie z tych zbiorów się wywodziły, do zaglądania do internetowych repozytoriów danych o historii miasta, które mamy i do interesowania się tą tematyką, bo myślę, że w przyszłości także na tematy, o których dzisiaj mówiłem, a także o których wspomniałem w zeszłym roku, kiedy w muzeum była wystawa o hitlerowskich pomysłach przebudowy Turku, te tematy ujmę, myślę, już niebawem w książce, która, jak sądzę, może się ukazać w tym albo w przyszłym roku i która jest efektem stypendium artystycznego Marszałka Województwa Wielkopolskiego, które realizowałem w zeszłym roku, czyli Wielkie Plany w Małym Mieście. Te ciekawe tematy zachęcam Państwa do lektury i do interesowania się tematami związanymi z architekturą urbanistyką, bo to taka strefa naszego codziennego życia, warto o nią dbać i warto znać jej historię, bo dzięki temu ciekawiej się żyje.